Cześć, witajcie. Dzisiaj poranny vloguś. No bo dzień ciężki. Jest godzina 7 rano. Jest godzina 7 rano i słuchajcie, tryb bez kija nie podchodzi włączony. Ale nastał ciężki dzień dzisiaj dla mnie. No bo chodzi o to, że ogólnie w zasadzie rozróżniamy cztery typy osób, nie? Jeśli chodzi o takie godziny aktywności dzienne. The morning persons, czyli osoby, które są 100% witalne i aktywne rano. Afternoon person, czyli osoby, które są najbardziej żywotne i witalne w godzinach popołudniowych, tak właśnie koło lunchu, tak po lunchu. No i trzeci typ to evening person, czyli osoba, która jest najbardziej aktywna wieczorami. No i jeszcze mamy osobę bez preferencji, jak zwykle często występujące przypadki, czyli osobę, której nie ma znaczenia, jaka jest pora, ona jest aktywna, o jakiej porze wstanie, o takiej będzie aktywna. No, w moim przypadku ja jestem typowym osobą wieczorną, takim evening person, i to takim ultra evening person. Jak muszę wstać o godzinie 5, 6, 7, to ja jestem nie content. Zdecydowanie nie content. Jest to dramat. Dramat w trzech aktach z wejściem chóru dla mnie. Chociaż no nie jestem w stanie funkcjonować o tak wczesnej porze. Dopiero staje się taki w miarę uruchomiony około godziny 10. To zaczynam jakoś tam, na krótkim łańcuchu, na lekkim rozruchu o 10. A moja pełna aktywność zaczyna się około godziny tak pomału 16, a tak naprawdę 18. Ja będę cały wieczór balować, bawić się, pracować, robić wszystko wieczorem. W nocy mogę w lodzie kręcić całą noc. Ale rano to nie. Sami widzicie, niby jest jasno, ale jest na tyle ciemno, że nie mogę założyć okularów i wyglądam strasznie tutaj, no masakra, jakbym, nie wiem, dwie noce chlorzył wyglądam, ale to wynika z tego, że ja normalnie, tak, najlepiej to mi wstawać tak jest, tak, w dni robocze o 8, a w dni wolne o pracy o 9. Wtedy ja sobie wstaję, mam tą godzinkę, żeby się uruchomić, wziąć showera i po tej godzince jestem już taki w miarę user friendly. No ale normalnie to jest tak, że pomiędzy tą godziną 5 nad ranem a 10 rano, to jestem w trybie bez kija nie podchodź. No i zalecana szczególna ostrożność, ponieważ system operacyjny Android OS dopiero się uruchomił i może niespodziewanie ugryźć. Tryb bez kija nie podchodź wyłącza się automatycznie o godzinie 10. Jest 7. Czyli jeszcze 3 godziny? No ale co spowodowało tak radykalną sytuację w moim organizmie, że jednak musiałem przemóc wszystkie przeciwności biologiczne i behawioralne, aby się uruchomić o tak nieludzkiej porze? No otóż nastąpiła awaria techniczna. Mój samochodzik wymaga kontaktu z mechanikiem. No i ponieważ wymaga kontaktu z mechanikiem, no, chodzi o to, że tam taka blacha pomiędzy tłumikiem środkowym a nadwoziem, tam jest taka blacha półokrągła, łukowata, ona tylko zapewnia to, żeby ciepło z tłumika nadmiernie nie przenosiło się na budę. No trochę wiadomo, że się przenosi, ale żeby ono się tak nadmiernie nie przenosiło, a także w razie zrywania gumowego wieszaka rury wydechowej, taki wieszak jest przy każdym tłumiku,
żeby przy zerwaniu do gumowego wieszaka nie uderzał tłumik bezpośrednio o nadwozie, tylko żeby to stuknięcie nastąpiło w tą blachę. Chodzi o to, żeby się nie obijało. Nadwozie jest ocynkowane, natomiast rura wydechowa jest stalowa. I chodzi o to, żeby ta stal, niby zabezpieczona, nie stukała o tamtą i nie obijała o tego ocynku, nie było, bo później w to miejsce weszłaby korozja. No to, żeby tego nie obijało, to jest taka blacha, żeby to stukało w tą blachę, bo łatwiej wymienić taki zwykły kawałeczek blaszki, niż walczyć z korozją w tamtym miejscu, które jest niewidoczne i w ogóle mogłoby to się źle skończyć. No i chodzi o to, że ta blaszka się poluzowała. Jedna ze śrub się minimalnie poluzowała. No i ta blacha w tym momencie, mając luz, napierdala o budę, o nadwozie. Tego za bardzo nie słychać w trakcie jazdy, jak się jedzie, ale jak się stanie gdzieś na światłach, gdzie stoi na tym biegu jałowym, to jest dramat przepana, jest dramat sromotny, ciężki, niesamowity problem. No i w tym momencie, co dalej? No to uznałem, że trzeba podjechać do mechanika. No to byłaby najprostsza sprawa i to byłoby kilka minut, tylko wjechać na podnośnik, wziąć pneumata, zrobić bzz, ewentualnie odkręcić tę śrubę, najpierw bzz, nasmarować i wkręcić i po problemie. Ewentualnie momentem dokręcić, jakby się chciało. A to jest taka śruba, że nawet nie musi być momentem dokręcana. Przeciąłby pneumatem. No ale się okazało, że przy okazji tego zauważyłem, że jest luz na łączniku stabilizatora i że on jest luźny. Że duma w silent bloku niestety, ale się zużyła. A po prawdzie to nie wiem, kiedy było wymieniane, bo poprzedni właściciel wymieniał łącznik stabilizatora i wahacze. Więc uznałem, że trzeba wymienić ten łącznik stabilizatora. Ale że to już zawieszenie jest nieznanego stanu, ponieważ nie wiem, kiedy poprzedni właściciel ją wymieniał, a chodzi o to, że był z Ukrainy, a tam jest specyficzne podejście do motoryzacji. Na zasadzie póki jedzie, niech jedzie, a jak stanie, no to będzie problem. A to są rzeczy ważne. No to uznałem, że trzeba wymienić cały wielowahacz. Wymiana wielowahacza no nie jest taka prosta, ponieważ trzeba wymienić dwa dolne wahacze z lewej strony, dwa drążki u góry z lewej strony, plus łącznik stabilizatora, plus łącówkę drążka kierowniczego. Z prawej strony trzeba wymienić to samo. Dwa dolne wahacze, dwa górne drążki, łącznik stabilizatora, końcówkę drążka kierowniczego i na koniec ustawić jeszcze geometrię. Problem jest taki, że o ile śruby mogą być niesamowicie zapieczone, ponieważ o ile wahacze wszystkie są aluminiowe, to tam jest połączenie aluminium, duma, stal, śruba przy ławie pomocniczej, u góry przy zwrotnicy. A poza tym, żeby odkręcić mocowanie górnych tych drążków, zarówno z lewej, jak i z prawej strony, trzeba odkręcić amortyzator i opuścić zawieszenie. No, trzeba opuścić zawieszenie, czyli auto musi być na podnośniku, trzeba opuścić zawieszenie. Tam oczywiście jest śruba, która tak niespecjalnie chce wychodzić, więc trzeba trochę opuścić wózek, a wózek jest pod silnikiem i skrzynią, więc nie będzie trzeba to podeprzeć najpierw, zanim się zacznie odkręcać, bo jak się zacznie odkręcać bez podparcia, to się urwie dwinty, trzeba to wszystko robić odpowiednio i z wyczuciem. Potem oczywiście to wszystko złożyć u zamęt do kupy, podokręcać w odpowiednich pozycjach, każda siła odpowiednim momentem. No roboty co nie miara. Mój specjalista mechanik, mój bardzo dobry friend stwierdził, że tu dwa dni roboty będą. No bo trzeba to wszystko porozkręcać, poskręcać.
podokręcać, posprawdzać. Do tego trzeba jeszcze się umówić w punkcie, w którym można sprawdzić geometrię i ją ustawić. To też zajmuje czas. Trzeba tam dojechać, trzeba tą geometrię sprawdzić, trzeba odpowiednimi kluczami w odpowiednich miejscach ją poustawiać, żeby ona odpowiednio tam się trzymała, te wszystkie cztery płaszczyzny, żeby to wszystko się trzymało jak należy. Potem trzeba jeszcze wrócić do warsztatu, więc roboty co nie miara. Pytacie, czemu nie było to wymienione wcześniej? O, to jest bardzo mądre pytanie. Otóż po nabyciu samochodu zazwyczaj wymienia się rzeczy najważniejsze. Typu, jeżeli jest rozrząd na pasku, to się wymienia pasek rozrządu razem z wszystkimi rolkami oraz ze wszystkimi rolkami, napinaczem i pompą wody. Jeżeli jest rozrząd na łańcuchu, to trzeba zweryfikować, czy jest wszystko z nim w porządku, bo może być w porządku, a nie musi. Kolejną rzeczą wypadałoby sprawdzić zaraz po rozrządzie są wszystkie możliwe płyny w samochodzie. Wymiana oleju w silniku i w skrzyni, sprawdzić poziomy płynów wspomagania, hamulcowego, chłodniczego, wszystkich płynów. Następnie pojechać do punktu, który się zajmuje klimą i uzupełnić czynnik w klimie, ponieważ zwykle samochody używane, które kupujemy od innych właścicieli, mają niewystarczającą, za nisko jest tego czynnika, jest niedobór, trzeba uzupełnić czynnik w klimie. To jest śmiertelnie ważne, bo ten czynnik jest połączony z olejem, jak go nie będzie, to zatrzecie cały układ i będzie po klimie. A wiecie, że nie chcecie tego. Więc bardzo ważne, wiadomo, filtr powietrza, filtr kabinowy, filtr paliwa. No, dalej dobrze sprawdzić opony, w jakim są stanie w tym aucie. Czy aby nie wymagają wymiany. No i ja, jeżeli opony są ok, to następną kwestią będzie akumulator. Czy akumulator jest taki, jak być powinien i czy jest w dobrym stanie. Pierwsza rzecz, czy jest on sprawny. Może być, nie musi. Może po prostu działać, bo jest lato, ale już być dojechany. Druga rzecz, to, że akumulator w samochodzie jest jakiś tam, to nie znaczy, że taki sam powinien się kupować, bo on może być inny wsadzony. Często to misiarze wsadzają najtańsze możliwe akumulatory, nie patrząc na to co, jak, po co, tylko byle najtaniej, panie, żeby dojechał do granicy. No tu się zaczynają zwykle schody. Dobra. Jesteśmy tu. Deszcz. Cudowny. Ale dobra, jedziemy dalej. No, więc kwestia akumulatora. To już macie wszystko posprawdzane. No to warto byłoby jeszcze sprawdzić takie rzeczy jak, już takie może w tym momencie nie najpilniejsze, ale przy przeglądzie i tak wyjdą. Naprawdę wyjdą. Czyli punkt pierwszy. Wydech. Czy wydech jest szczelny na katalizatorze, na tłumikach? Czy rura jest szczelna, czy gdzieś nie pierdzi? Bo to się później zemści. Punkt pierwszy, na przeglądzie wam to wyjdzie, więc i tak nie przyswajacie. Druga rzecz jest taka, że jest jeszcze, że oprócz przeglądu, jeżeli będziecie chcieli zamówić auto benzynowe, a nie diesel, i będziecie chcieli zainstalować sobie instalację gazową, to musi być wydech szczelny i musi być układ szczelny. Sprawdzić wydech, sprawdzić hamulce, kloski i tarcze, w jakim są stanie. Mogą być bardzo dobrym. Może się okazać, że kloski są do wymiany. Może się okazać niestety, że trzeba wymienić też i tarcze. A że wymiana tarczy pociąga ze sobą automatyczną wymianę klocków, więc jeżeli mechanik wam powie, że klocki trzeba koniecznie, a tarcze to są takie, no byłoby dobrze, ale jak pan
się uprzesz, to pojedziesz na tych. To znaczy, że za sezon wam się, za chwilę wam się skończą, za miesiąc, dwa, te tarcze i najlepiej od razu je zrobić, bo będziecie płacili drugi raz za klocki. Bo na nowych tarczach muszą być nowe klocki. No to jest istotna kwestia. W przypadku diesli trzeba sprawdzić stan świec żarowych. No bo przyjdzie zima, będzie kłopot. Jeżeli to jest benzyniak, bezwzględnie wymiana świec zapłonowych i kontrola przewodów wzrostu napięcia tych fajek idących od cewki. Tych fajek, które idą od starej cewki do świecy, żeby to sprawdzić. Jeżeli auto ma instalację gazową, no to wypadałoby wymienić filtr fazy ciekłej i fazy lotnej gazu. To się wymienia co 10 tysięcy km. Nie jest to drogie, ale zapobiega zajebaniu wtyskiwaczy. A więc wymiana filtrów, kontrola reduktora, kontrola wtrysków. Bo nie wiadomo, jak to było eksploatowane. No i kontrola, do kiedy ważna jest butla. Ponieważ zbiornik gazu, w odróżnieniu od zbiorników benzyny czy ropy, jest ważny 10, jego legalizacja jest ważna 10 lat. Po 10 latach może się albo przedłużyć na kilka lat, a to się wiąże z wymontowaniem, wysłaniem do odpowiedniego urzędu, odpowiedniej inspekcji, która to na pomiarów i to sprawdzi. Więc, a kosztuje to prawie tyle samo, co nowy zbiornik. Więc bardziej się opłaca kupić nowy zbiornik i macie na 10 lat papier. Ogólnie to działa na zasadzie takiej, że co 10 lat się wymienia butle na gaz. Więc problemu z tym największego nie ma. No wiadomo, przy zakupie samochodu najpilniejsze to jest rozrząd oraz rozrząd, no i klima. Żeby wam auto nie zdechło od razu, to rozrząd, żeby silnik nie padł. Rozrząd, no i klima, żeby się dało to w tym miarę komfortowo jechać. Pozostałe rzeczy po kolei trzeba sprawdzać, sukcesywnie i robić. Wiadomo, może się okazać, że jest problem z radiem, bo może być albo radio zintegrowane, tak jak w nowszych samochodach, albo może być jedno lub dwulinowe, jak w starszych, i wtedy można tam wymienić je na lepsze radio. To jest kwestia już komfortu. To jest sama kwestia wideorejestratora, uchwyt na telefon. Właśnie, uchwyt na telefon, bo jedna z takich ważniejszych rzeczy do posiadania. Warto posiadać kilka uchwytów na telefon, ponieważ jeżeli kupujecie nowe auto i to nie ma tam uchwytu nigdy na telefon, nawet przy aucie używanym zwykle tego uchwytu nie ma, albo jest taki, jeżeli wam nie odpowiada, więc no niestety, ale będzie trzeba się zaopatrzyć w taki odpowiedni uchwycić na telefon. Dobrze mieć kilka, jak się już znajdzie ten swój ulubiony model, który najlepiej wam pasuje, kupcie sobie kilka sztuk w tym sklepie tych uchwytów na telefon. Kupcie sobie kilka sztuk, jeden nawet w podróże bierzcie ze sobą, bo wynajmiecie auto, nie będziecie mieli telefonu przymocować. No ale wracając do tematu, o co chodzi? Ponieważ zawieszenie sprawowało się dobrze i na ścieżce diagnostycznej wychodziło, że jest wszystko w normie i tak jak należy, więc nie było potrzeby tego nic robić. No ale przegląd był pół roku temu. Przez pół roku się mogło pozmieniać. No i się pozmieniało to właśnie, że jest łącznik stabilizatora właśnie luźny. A jeżeli miałbym wymieniać sam łącznik jeden i robić potem go, ustawiać geometrię, to znając moje kulawe szczęście, za chwilę by się okazało, że jest wahacz do wymiany, drążek górny albo coś jeszcze innego w zawieszeniu i znowu trzeba byłoby ustawiać tą nieszczęsną geometrię, więc znowu trzeba byłoby to rozbierać i znowu by to trwało, bo to znowu byłby z tym problem. Więc skoro chcemy uniknąć tego problemu, wiemy, że jedna rzecz w tym zawieszeniu się sypła, no to trzeba wymienić cały wielowahacz. No inaczej jest przy zawieszeniu stalowym, tam są nawet te elementy droższe, poza tym są inaczej się zużywają, inaczej to działa. Przy zawieszeniu aluminiowym to ma zalety, wiele zalet, ale też i wiele wad. No tutaj kwestią jest to, że to zawieszenie jest dosyć niedrogie, ale jest po pracy, żeby to zrobić. No i musimy to dzisiaj zrobić. No najlepiej jest
żeby no zrobić to po prostu od rana. Mechanik powiedział, że o 9 rano chce siadać do arbajtu. Do arbajtu, tutaj chcesz zasiadać, no to muszę auto na 9 dostarczyć do warsztatu, a że są korki niesamowite. Jest w tej chwili 7:20 i po prostu jak ja jadę na 9, to będzie wszystko ok, no bo jest kawałeczek drogi do warsztatu. A do tego no jest ciemno, buro, szaro, deszcz pada. Dobrze, że jest na plusie, bo tak to byłby jeszcze większy dramat, że jest na plusie. Samochodów od kurwy syna, bo to są te pora, że ludzie jadą albo do arbajtu, albo zawożą dzieci do szkoły i sami do arbajtu. O Boże. Bez kija nie podchodź. Że pogoda się zesrała. Próbuję się tu przedostać przez to miasto. To już moje kulawe szczęście. O tej pory. No i jeszcze wali ten wydech. Blacha tam wali. No masakracja. No dobra. I my się widzimy w następnym filmie. Prawdopodobnie po odbiorze samochodu, bo będę uziemiony i będę nadrabiał zaległości w postprodukcji, w montażu filmów. I jeszcze mam trochę arbajtu na IT do zrobienia, trochę arbajtu mam. Więc kurwa, po prostu no niepojęte. Dobra, więc ja sobie w tym czasie pomontuję wszystkie materiały i widzimy się, jak odbiorę osiołka z Warszawy.